Hej wszystkim, tu Eni. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was jak na mnie na szybko z takim właśnie maluszkiem. Ostatnio brałam właśnie udział w wyzwaniu, czy raczej gruszowaniu właśnie u Scrapcade w miesiącu lutym i tam trzeba było wykonać właśnie taki album kieszonkowy. I jeszcze jeden warunek to było to, żeby albumik był w odcieniach zieleni. Kasia sama robiła kiedyś taki tutorial, więc można było sobie skorzystać z tego tutorialu. Ja Wam w ogóle podlinkuję też właśnie ten tutorial pod filmikiem, jakby ktoś właśnie się chciał zainspirować. Bo tak się zastanawiałam, czy wrzucać właśnie filmik z tym albumikiem, bo to jednak taki maluszek tylko, czy nie. Ale stwierdziłam, że wszystko Wam pokazuję, to czemu by i nie to. Może akurat właśnie ktoś się zainspiruje. Nie będzie znał takiej formy i będzie chciał to coś wykonać, więc jak coś dam pod spodem linka, bo robi się tego taki albumik bardzo szybciutko. Myślę, że bardziej się dłużej dobiera same papiery, ozdoby i jeszcze jak ktoś ozdabiałby w środku, to bardziej to więcej czasu zajmie niż samo zrobienie bazy na ten albumik. Naprawdę idzie to nie wiem, jak ktoś się uprze, to nawet w godzinkę spokojnie zrobić taki albumik. Jak ktoś ma wprawę w klejeniu i tak dalej, no bardzo prościutki jest i myślę, że fajny właśnie tak do torebki, czy jako dodatek do prezentu, bo naprawdę samemu można wykonać, żeby mieć samych najbliższych przy sobie właśnie w torebce, że tak powiem, no uroczy taki maluszek, bardzo mi się to spodobało, może jeszcze taki wykonam, zobaczę, no ale zielony to nie jest mój kolor może, ale stwierdziłam, że tak jak od razu zobaczyłam to wyzwanie, to że będę robiła taki albumik dla mojej mamy, a ona lubi wszystkie kolory, więc zielony raczej też, także tutaj nie ma problemu i stwierdziłam, że go dam mojej mamie na Dzień Matki. Mam nadzieję, że tego filmika nie obejrzy, filmiku, bo ją o to prosiłam, że jak zobaczy tytuł album kieszonkowy, żeby nie wchodziła, nie psuła sobie niespodzianki. I tam właśnie na grupie jedna dziewczyna miała fajny pomysł, żeby właśnie do tego albumiku zrobić buksa, że można go właśnie włożyć do buksa i żeby będzie fajnie wyglądał. I bardzo mi się ten pomysł spodobał. I powiedziała mi, że sobie zapożyczę pomysł, bo taki sam albumik to troszeczkę tak no, malutko na prezent, więc stwierdziłam, że dorobię jeszcze tam przed samym Dniem Matki jeszcze do tego buksika z tej samej kolekcji i od razu będą życzenia, jakieś tam ozdobne tekturki i coś miłego, a sam albumik mam nadzieję, że zmieści mi się do jakiegoś tam pudełeczka jeszcze do środka i na wierzch dam, zrobię jakieś kwiatuszki i myślę, że wtedy to już będzie całkiem taki fajny prezencik, ale zobaczymy jak to wyjdzie, czy w ogóle tam zdążę, no mam nadzieję, pewnie jak zrobię to Wam pokażę tego buksa, ale na razie już Wam pokazuję ten albumik, jak mi tam wyszedł. Na grupie właśnie też bardzo dziewczyny się też myślę, że no, dużo osób polubiła, więc było mi bardzo miło, więc myślę, że nie wyszedł najgorzej jak na pierwszy raz. Nawet właśnie tutaj ktoś mi napisał, że bardzo ładnie, starannie wszystko okleiłam, a powiem Wam szczerze, czemu Wam o tym mówię, bo nie wyszło mi za pierwszym razem, więc tutaj też była taka wpadka gdzieś, znaczy głównym moją, to takie też właśnie z tych takich głupich wpadek przy tworzeniu, było to, że jak mamy papier, to zapomniałam sobie najpierw, wiecie, wiem, że ma papier 30 tam na 30, ale wiadomo, że ten nie wlicza się ten pasek w to. Ja oczywiście drugą stronę brałam i zapomniałam zupełnie o tym pasku i oczywiście wyszedł mi krzywo, bo mi został ten centymetr i musiałam, no jeden arkusz zmarnowałam, będzie na jakieś ścinki i robiłam na nowo, także tutaj taka też troszeczkę wpadka była z tym. No ale nie poddałam się, zrobiłam drugi raz.
Także, ale też no, nie wyszedł mi tak na początku prosto, także tutaj się tym też nie przejmujcie, bo to tak jak ja robiłam pierwszy raz, to nie da, no nie udało mi się tak idealnie, jak Kasia na tutorialu pokazywała, dociąć, więc gdzieś tam sobie jeszcze potem po złożeniu tego, zobaczycie, kto nie wie, jak to się robi, docinałam, wyrównywałam wszystko, także nie było tak łatwo, no ale właśnie starałam się, żeby było tak ładnie, wszystko prosto, żeby to w miarę ładnie tutaj wyglądało schludnie. No myślę, że jak na pierwszy raz to mi wyszło. Nie chciałam go jakoś bardzo ozdabiać, no bo to jest jednak taki maluszek, no to tutaj więcej ozdabiać. Za dużo się tutaj nam nie zmieści. Postanowiłam, że dam serduszko, skoro to jest na Dzień Matki, to wiadomo, serce jak najbardziej. Ta chwila, no tak z myślą o zdjęciach. Myślę, że tutaj dam sobie same takie zdjęcia buziek, czy no nas z bliska, no bo jednak tu się zmieszczą tylko takie kwadratowe zdjęcia, więc nie chcę, żeby było tła dużo, tylko gdzieś tam osoby, żeby jak najwięcej właśnie tutaj wyciągnąć z tych zdjęć później, a nie było nas takich gdzieś tam małych i dużo tła. No, powybieram jakieś fajne zdjęcia, po prostu tu dołożę, już będzie ze gotowymi zdjęciami i myślę, że będą się całkiem fajnie prezentowały. Czemu też o tym mówię? Bo w środku jakoś go nie ozdabiałam. Można by było ozdabiać, ale ja tego nie robiłam, bo moja mama lubi jednak większe zdjęcia, więc jeszcze jakbym jakieś robiła kieszonki czy coś, no to już by było po prostu przesadzone. Gdybym robiła dla siebie, pewnie bym tak zrobiła, bo ja lubię, jak jest tak napaćkane, wiecie, na bogato, ale tutaj moja mama też lubi na bogato, ale jeżeli chodzi o zdjęcia, nie lubi takich całkiem maleństw, więc no tak jak mówię, jak największe dam i po prostu już nie chciałam doklejać żadnych ozdób w środku za bardzo, bo już by było bez sensu. Także taki prosty jest zupełnie w środku. Zaraz wam zresztą pokażę. No i co tutaj więcej? No tutaj mamy jeszcze kwiatuszka. Jego kupowałam kiedyś z AliExpress, tak samo jak tą tutaj na brzeg, co dałam, no tasiemkę, taką fajną z różami, gotową. Tu sobie wycięłam listki z tego zeszytu z Mintaja i na nich zrobiłam sobie takie kropelki właśnie rosy specjalnie na tych listkach, jeszcze tutaj dodałam. To są takie perełki z Dover Craft, które dostałam ostatnio właśnie od Ani wygranej, co dostałam właśnie paczkę, co brałam udział w zabawie ze ścinków, z wykonywania rzeczy ze ścinków, także bardzo mi się już tutaj przydały. Właśnie stwierdziłam, że to fajnie będzie wyglądać. A te napisy, jakby ktoś był ciekawy, to są z UHK Galerii. Ostatnio kupiłam sobie właśnie takie napisy, jeszcze holu nie było właśnie, no ale będzie niedługo, także tu są z drugiej strony różowe, ale właśnie tutaj te zielone mi się przydały. No i jeszcze w środku mamy takie tagusie między tymi zdjęciami, to są te takie z Actiona, żeby można było podpisać zdjęcia czy coś, no zobaczymy, jak to wyjdzie. No tył jest prosty i kolekcja właśnie ta, do której nie byłam do końca przekonana, z AB Studio. Właśnie tymi też okleję tego buksa potem. Właśnie, że one są w zieleniach, to teraz mi się jak najbardziej przydały. No i pokazuję już w środku. Tak jak mówię, jest całkiem prosty. Nie ma tutaj nic, żadnych kieszonek, żadnych innych niepotrzebnych rzeczy, żeby po prostu proste zdjęcia się tutaj zmieściły. Myślę, że ten papier w kwiaty jest bardzo fajny tutaj. Bardzo ładnie się to prezentuje z całością. No i tak jak mówię, tutaj mamy w środku takie tagusie potuszowane też na zielono gdzieś tam po bokach. Tu takie kropeczki nakleiłam z tych Lux Paper bloków, takie były właśnie tam jakieś, więc myślę, że fajnie będzie, jak tutaj dam może mnie, gdzieś tam moje dzieci i po prostu moja mama będzie miała do torebki zdjęcia najbliższych zawsze przy sobie, przy sercu, że się gdzieś tam ucieszy z takiego prezentu. No i to wszystko chyba, no bo nie ma co tutaj więcej wam pokazywać. No także piszcie, jak się wam podoba taka forma, takie maluszki. No myślę, że coś takiego innego. No a ja się na dzisiaj z wami żegnam. Pa, pa!